Pulsar oczywiście nie ma nic wspólnego ze swoją poprzedniczką. To całkowicie nowy model, który stworzono z myślą o europejskich odbiorcach. Ostre linie nadwozia podkreślają dynamikę Pulsara. Lekko opadająca ku tyłowi linia dachu znakomicie współgra z podnoszącą się linią okien. Siedem lat temu z rynku zniknął Nissan Almera. To był przedstawiciel segmentu C tego producenta i po 7 latach w 2014 roku Nissan wraca do segmentu C modelem Pulsar. Ten Pulsar wygląda jakby był crossoverem, a de facto jest klasycznym hatchbackiem, ale tak się dzieje dzięki bardzo fajnym wymiarom. Rozstaw osi 2,70 m sprawia, że doskonale zagospodarowano wnętrze tego samochodu. Jest bardzo obszerne, mimo że globalne zewnętrzne wymiary samochodu nie należą do największych. Nissan oferuje dwa rodzaje silnik: benzynowy 1.2 o mocy 115 koni oraz diesla 1.5 znanego z aliansu Nissan Renault o pojemności 1,5 litra i mocy 110 koni mechanicznych. Do dyspozycji mamy albo sześciobiegową przekładnię manualną, albo przekładnię automatyczną. Zapraszamy do kolejnego odcinka Motomaniaków. Pulsar zachwyca sylwetką, która przywodzi na myśl niewielkiego crossovera. Obszerne wnętrze wygospodarowano dzięki znacznemu rozstawieniu osi. Na uwagę zasługuje także wnętrze. Jest schludne, uporządkowane, przyjazne kierowcy i pasażerom. Na kolorowym, pięciocalowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym znajdującym się przed oczami kierowcy podawane są wszystkie potrzebne informacje, od wskazówek systemu nawigacji, poprzez telefoniczny numer połączenia przychodzącego, informacje o odtwarzanym utworze, aż po wskazania układów wchodzących w skład systemu Safety Shield. Wyświetlacz umieszczono tak, aby można było na niego spoglądać, nie przerywając obserwacji drogi. Pakiet innowacyjnych i inteligentnych technologii przez cały czas monitoruje działanie systemów i sytuację dookoła pojazdu, aby kierowca mógł czuć się pewnie i bezpiecznie. Wykorzystując szereg czujników, a także kamerę cofania i przedni radar, zaawansowane systemy bezpieczeństwa współpracują ze sobą, aby ostrzegać o potencjalnych zagrożeniach i zagwarantować jak najskuteczniejszą ochronę kierowcy i pasażerów. System widzi to, czego kierowca nie może zobaczyć. Jeżeli z boku Nissana Pulsar w martwym polu lusterka znajdzie się inny pojazd, powiadomi kierowcę o tym dyskretny sygnał świetlny. Safety Shield to między innymi doskonale znany z samochodów Infiniti i Nissan system czterech kamer, które po włączeniu wstecznego biegu monitorują otoczenie samochodu. Poza widokiem z kamery cofania z dynamicznymi liniami, kierowca widzi obraz z lotu ptaka, co pozwala na niezwykle precyzyjne parkowanie. Nissan Pulsar jest oferowany także w topowej wersji z silnikiem benzynowym doładowanym o pojemności 1,6 litra i mocy aż 190 koni mechanicznych. I to oczywiście jest propozycja dla tych klientów, którzy chcieliby poczuć nieco więcej adrenaliny jazdą tym samochodem segmentu C. Natomiast to, co zwraca uwagę w Pulsarze, to jakość wykończenia wnętrza. Trzeba przyznać, że tutaj producent położył bardzo duży nacisk na to, żeby to wnętrze było przede wszystkim bardzo estetyczne, wygodne, bo samochód wbrew pozorom wcale nie należy do największych. To, co w Nissanie Pulsar zwraca uwagę, to z jednej strony świetnie pracujący układ kierowniczy, bardzo precyzyjny, taki z lekką sportową żyłką, z lekkim sportowym zacięciem, a z drugiej strony również świetnie zestrojona skrzynia biegów. Tu nie trzeba drążkiem szukać poszczególnych biegów, one po prostu same wskakują momentalnie i jest to bardzo wygodne. Wygodny także jest wyświetlacz centralny z wieloma funkcjami, już nie tylko audio czy nawigacją. Do napędu w Pulsarze są oferowane dwa podstawowe silniki: benzynowy o mocy 115 koni mechanicznych oraz diesel o mocy 110 koni mechanicznych. W ofercie znalazł się także hot hatch z doładowanym silnikiem benzynowym 1.6 o mocy aż 190 koni mechanicznych. Moment obrotowy na przednią oś jest przenoszony albo za pośrednictwem sześciobiegowej skrzyni ręcznej, albo dzięki przekładni zautomatyzowanej Xtronic CVT.
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym producent określa dla silnika benzynowego na poziomie 5 litrów na 100 km, zaś oleju napędowego około 3,6 litra na 100 km.